20 lat minęło, od kiedy w Ostródzie zaczęło działać koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Kilkoro z rodziców dzieci niepełnosprawnych intelektualnie postanowiło wywołać publiczną debatę w Ostródzie o tej sprawie. Były to czasy, gdy nikt głośno nie chciał rozmawiać o tym problemie. Sytuacja naszych dzieci, a szczególnie dzieci głębiej niepełnosprawnych intelektualnie i dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, była nieciekawa z tego względu, że tak, dzieci głęboko upośledzone były poza w ogóle zainteresowaniem systemu oświaty. Dzieci z głębiej ze sprzężonymi niepełnosprawnościami były w izolacji. Też były, nie wszystkie były objęte edukacją, nie wszystkie były zidentyfikowane, że tak powiem, były pogubione przez system. Rodzice wzięli sprawę w swoje ręce. 10 listopada 1992 roku koło w Ostródzie zostało zarejestrowane w Zarządzie Głównym Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Warszawie. I od tego momentu zaczęło prężnie rozwijać się i przełamywać stereotypy dotyczące osób z upośledzeniem umysłowym. Najwięcej satysfakcji z działalności koła mają podopieczni i rodzice, dla których powstanie takiej placówki było szansą na lepsze życie ich dzieci. Dzieci mają gdzie przebywać, tak? Dzieci z upośledzeniem umysłowym są ciężkimi takimi dziećmi, siedząc w domu, niczego by nie osiągnęły. Tutaj razem z sobą się zaprzyjaźniają i ciągną rzeczywiście. Widząc bo ja mam dwóch synów, widząc po moich dzieciach, to rzeczywiście chcą przebywać w ośrodku, a my rodzice tak samo jesteśmy stowarzyszeni i lubimy ze sobą oczywiście też przebywać i wymieniamy doświadczenia. 7 grudnia na Ostródzkim Zamku odbyła się uroczystość z okazji okrągłego jubileuszu Ostródzkiego Koła. Życzenia dla stowarzyszenia płynęły od władz miasta, gminy, powiatu, województwa, a także od wielu innych gości. Spotkanie było okazją do zaprezentowania wielu sukcesów i przedsięwzięć, jakie udało się dokonać na przestrzeni ostatnich 20 lat. Jak wyznał przewodniczący koła Mieczysław Kowalczyk, sukcesów i rozwoju placówki nie byłoby, gdyby nie wykwalifikowana kadra pracowników. Od 10 lat w stowarzyszeniu pracuje Kamila Włodarska, kierownik warsztatów terapii. Zajęciowej. Ja uważam, że ta praca to jest spełnienie chyba moich oczekiwań nie tylko zawodowych, ale również osobistych. Po prostu jest to spełniam siebie, bo widzę jaką satysfakcję i ile wysiłku ponoszą osoby z niepełnosprawnością intelektualną, żeby zaistnieć w społeczeństwie. Wtedy, kiedy widzimy drobne efekty, drobne sukcesy, wówczas widzimy, że nasza praca daje nam takie poczucie, że robimy dobrze, że robimy to, co trzeba zrobić. W stowarzyszeniu od lat funkcjonuje zespół muzyczny Decapo Alfine i grupa teatralna Przebudzeni, której najnowszy spektakl Zaręczyny zakończył się owacjami na stojąco.